Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W najbliższy piątek mielecka drużyna zmierzy się z Zagłębiem Lubin, a ze mną jest trener mieleckiej drużyny, pan Adam Majewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, Robert Kaczmarek z portalu W Cieniu Jupiterów pyta, jak sytuacja kadrowa, czy wszyscy są już zdrowi? Ponadto Krzysztof Marciniak z kanalu Plus Sport pyta, czy do bramki wraca już Rafał Strączek, czy da pan kolejną szansę Damianowi Primelowi? Nasza sytuacja kadrowa nie zmieniła się zbytnio odnośnie poprzedniego spotkania ligowego z tą małą zmianą, że zastanawialiśmy się, czy w tamtym meczu zagra Rafał Strączek, nie zagrał, natomiast w tym meczu z Zagłębiem Lubin brany jest pod uwagę. Jedynym zawodnikiem, który trenuje indywidualnie od dłuższego czasu, jest Mateusz Mak. Trenerze, Miłosz Bieniaszewski z portalu Nowiny pyta, jak scharakteryzowałby pan zespół Zagłębia Lubin? Ponadto Izabela Pomekoła zdzieje się na Podkarpaciu, pyta, na jakie elementy powinni uważać pana zawodnicy w piątkowym spotkaniu? Jeżeli chodzi o zespół Zagłębia Lubin, to na pewno jest to inna drużyna niż w poprzedniej rundzie. Tak trochę żartobliwie, w przeciwieństwie do nas, gdzie wiemy, że już nie jesteśmy tą samą drużyną, co na jesieni, z wiadomych względów, bo doszło kilku zawodników wiodących, natomiast Zagłębie Lubin wzmocniło się bodajże 8 czy 9 zawodnikami konkretnymi, którzy od razu praktycznie skoczyli do pierwszego składu, dlatego mają bardzo mocny zespół, są dobrą drużyną, na razie nie punktują na pewno tak, jakby chcieli, natomiast my skupiamy się tylko na sobie. Wiemy, że ten mecz dla nas będzie bardzo ważny, ponieważ sami sobie utrudniamy sytuację i musimy i chcemy wygrać po prostu mecz, żeby przybliżyć się do utrzymania. Kolejne pytanie zadał Paweł Skorp, który zauważa, że Zagłębie znane jest z solidnie wykonywanych stałych fragmentów gry. Czy jest konkretny plan, który zakłada zniwelowanie tego elementu gry wśród przeciwników? Tak, oczywiście przeanalizowaliśmy stałe fragmenty gry wykonywane przez zespół Zagłębia, tak jak przez inne zespoły. To nie ma reguły na to, że będziemy mieli doskonałą analizę i przeciwnik nam z tego elementu bramki nie strzeli, dlatego musimy być na to przygotowani, skoncentrowani, bo przy dobrym dośrodkowaniu niestety nie da się temu zapobiec. Natomiast tak jak w każdym mikrocyklu poświęciliśmy ileś czasu na to zadanie i mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy. Tutaj nawiązując do poprzedniego pytania o stałe fragmenty gry, ale wracając jeszcze do poprzedniego spotkania z Krakowią, kibice zauważyli, że mieliśmy 28 takich stałych fragmentów gry, jednak nie przełożyło się to na klarowne sytuacje. Czy myśli pan, że była to słabsza dyspozycja dnia, czy zespół tak dobrze nas rozczytał? Tak jak w poprzednim pytaniu odpowiedziałem, tu nie chodzi o rozczytanie. Jeżeli dośrodkowanie jest bardzo dobre, zawodnik ma odpowiedni timing, wygra pojedynek główkowy, to ciężko temu zapobiec. Oczywiście mieliśmy dużo stałych fragmentów gry i się z tego powodu cieszę, bo to oznacza, że mieliśmy przewagę, dążyliśmy do zdobycia bramki. Niestety w tym meczu z Krakowią, chociaż w 2 czy 3 momentach niewiele zabrakło i niewiele nam brakowało, żeby zdobyć tą bramkę, mam nadzieję, że w końcu uda nam się zdobyć bramkę w stałym fragmencie gry i wygramy mecz. Potrafimy operować piłką, ale czy czasem, tak jak z Krakowią, nie są według pana lepsze proste środki? W Lubinie w piątek ma padać rzęsisty deszcz. Powiem tak. Jak Stal Mielec w poprzednim sezonie momentami grała prościej, to ludziom i kibicom przeszkadzało. Jeżeli zespół próbuje grać w piłkę, z jednej strony jest fajnie, tak jak w rundzie jesiennej wszyscy byli zadowoleni. Tak naprawdę to chodzi o to, że jeżeli zespół wygrywa mecz, wtedy nikt nie patrzy, czy ktoś gra prostymi środkami, czy próbuje budować akcję od tyłu. Dlatego mamy określony sposób gry. Oczywiście będziemy się dostosowywać do warunków pogodowych, ale tak naprawdę na końcu, tak jak powiedziałem, wszystko determinuje wynik. Trenerze, jakie wnioski padły po analizie ostatniego spotkania? Czy zmiana wprowadzona w bloku obronnym pozwala na stabilizację tej formacji w kontekście ważnej końcówki sezonu? Czy trener może przewiduje kolejne rotacje i przesunięcia zawodników? Odnośnie zmian w linii obrony i nie wiem, w linii pomocy, to jest normalne. Mamy zawodników na poziomie ekstraklasy uniwersalnych, nie mamy szerokiej kadry, dlatego musimy sobie radzić w ten sposób, żeby wykorzystać potencjał niektórych zawodników na innych pozycjach. Dlatego jeżeli będzie potrzeba, rotacje będą. Oczywiście jeżeli będziemy grać bardzo dobrze, tych zmian będzie mniej, a czasami po prostu przygotowujemy się pod konkretnego przeciwnika, dlatego są stąd takie zmiany, a nie inne.
Jeszcze jedno pytanie od Roberta Kaczmarka z portalu W Cieniu Jupiterów. Czy przegrana z Cracovią nie wpłynęła negatywnie na morale drużyny? Nie sądzę. Z tego, co widzę tutaj po zawodnikach, wszyscy są zmobilizowani i widać sportową złość, ponieważ nie wydaje mi się, żebyśmy byli wyraźnie zespołem słabszym od Cracovii, wręcz przeciwnie. Myślę, że w drugiej połowie byliśmy drużyną, która gdzieś tam prowadziła grę. Oczywiście graliśmy w śniegu i dwie bramki strzelone przez Cracovię w pierwszej połowie, że tak powiem, ustawiły ten mecz. Niestety tak się składa, że w ostatnich kilku spotkaniach panowie, sędziowie popełniają newralgiczne błędy i tak naprawdę tych punktów w tych meczach może nam w tym momencie brakować, bo tu 3-4 punkty różnicy w naszej sytuacji naprawdę inaczej by wpłynęły na naszą pozycję w tabeli i tak naprawdę byśmy mieli utrzymanie. Natomiast musimy, że tak powiem, być skoncentrowani. Każdy może pełnić błąd. Mam nadzieję, że w najbliższym spotkaniu nie będzie takich sytuacji spornych i ten mecz rozstrzygnie się tylko i wyłącznie sportowo. Trenerze, jak pan ocenia występ Przemka Maja w spotkaniu z Cracovią i czy może on liczyć na więcej minut w kolejnych meczach? Tak, Przemek Maj jest wychowankiem Stali Mielec, wszedł na boisko w trudnym momencie, zaprezentował się bardzo dobrze i myślę, że w najbliższych meczach na pewno dostanie większe szanse i pokaże się z dobrej strony. Dziennikarz Tomasz Krucon z portalu Fantastyczny Scout. W poprzednim meczu ligowym nieoczekiwanie szansę gry na innej pozycji otrzymał Arkadiusz Kasperkiewicz. Był to manewr pod konkretnego rywala, czy częściej tego zawodnika będziemy oglądać w innym sektorze boiska niż dotychczas? Ale Kasperkiewicz jest uniwersalnym zawodnikiem. Oczywiście jego nominalną pozycją jest środek obrony, ale może grać również jako wahadłowy czy defensywny pomocnik. Zobaczymy, czy wystąpi w tym spotkaniu na tej pozycji, natomiast jest brany pod uwagę, tak jak powiedziałem, na różnych pozycjach i zdecydujemy, czy jesteśmy zdecydowani, ale okaże się to, jak podamy skład meczowy przed meczem z Zagłębiem Lubin. Trenerze, ostatnie pytanie. Czy trener już jest spakowany? Na mecz czy na odejście z klubu? Chyba chodziło im o odejście z klubu. Nie jestem spakowany. Jeżeli przyjdzie, no to odpowiedni moment, to na pewno się spakuję i wyjadę, ale o tym będzie decydował zarząd klubu i również ja. Powiem inaczej, jeżeli chodzi tutaj o stronę zarządu klubu, mam pełne poparcie i wsparcie. Tak naprawdę otrzymałem propozycję przedłużenia umowy, dlatego na razie się jeszcze nie pakuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.